Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. No i budzę was śpiochy takim planszowym telerankiem. Czy macie już noworoczne postanowienia, takie, które zamierzacie dotrzymać? Ja jedno mam, mianowicie zaczynać każdy odcinek Board News nieco krótszym, bardziej skompresowanym wstępem. No i zobaczymy, jak mi dzisiaj pójdzie. Więc zachęcam was i przypominam, że do końca stycznia głosujecie i wybieracie waszą ulubioną, najlepszą waszym zdaniem grę roku 2022. W ramach tego głosowania do wygrania są również bardzo fajne planszówki, między innymi polska wersja językowa specjalnej edycji Zamków Burgundii od wydawnictwa Awaken Realms, ale możecie również zgarnąć grę Minecraft Portal Dash od wydawnictwa Ravensburger i nie zabraknie również nagrody odcinka, którą wyciągnęłam jeszcze spod choinki, bo wiecie, święta trwają nieco dłużej na On Table, a więc nagroda wyświetla się teraz na ekranie dla was, moi drodzy subskrybenci, i mimo że święta już minęły, to zachęcam was do włączenia sobie tego dzwoneczka, abyście zawsze byli na bieżąco. No i oczywiście zachęcam do aktywności w postaci kciuków w górę, a także komentarzy. A teraz sprawdzam czas, no nie mam pojęcia, jak mi wyszło, jeśli chodzi o ten krótki wstęp. Natomiast fajnie, jak więcej czasu zostanie wam na poznanie wszelkich nowości, no i granie w planszówki, więc zapraszam na aktualne wydanie Board News. Noworoczne nowiny od wydawnictwa Czacha Games związane są z grą Nordgard Niezbadane Ziemie. Otóż wydawnictwo zbadało już informacje związane z produkcją tej gry, która się właśnie zakończyła. Gry zostały odebrane i czekają, aż pociąg z nimi na pokładzie wyruszy w kierunku polskiego wydawcy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to na przełomie stycznia i lutego tego roku gry będą rozsyłane już wprost do was. Oprócz tego poznański wydawca informuje, iż zakończył pracę nad polską edycją dwóch dodatków z zawartością ekskluzywną z Kickstartera, czyli Wodzowie oraz Pustkowia. Produkcja obu ma rozpocząć się z początkiem marca, a termin dostarczenia do magazynu, a jednocześnie też do was na wasze stoły, to koniec maja 2023. Jeśli chcecie zobaczyć i posłuchać nieco więcej o grze Nordgard Niezbadane Ziemie, zapraszam serdecznie do mojego materiału, link zostawiam wam w opisie. Kto z was chciałby przejąć władzę nad średniowieczną Anglią? Kto z was lubi planszówki Area Control dla od 1 do 4 graczy? I kto z was przegapił kampanię gry Bretfalda od wydawnictwa Phalanx? Otóż ten wydawca ma dla was dobrą wiadomość, bowiem wciąż trwa Late Pledge, w ramach którego będziecie mogli tę grę sobie jeszcze zamówić. W ramach przypomnienia, w grze Bretfalda przejmujemy kontrolę nad jednym z czterech największych królestw Brytanii. Wszystkie walczą o dominację. Przejmijmy więc kontrolę nad jednym z tych królestw. Pokonajmy najeźdźców z północy, czyli wikingów. Użyjmy dyplomacji, przymusu, a w razie potrzeby też brutalnej siły militarnej, aby pokonać swych rywali. Każde królestwo ma unikalnych przywódców oraz zdolności. Zwycięstwo osiąga się poprzez połączenie kontroli nad kluczowymi obszarami, ukończenie kronik, a także budowę opactw, aby wspierać rozprzestrzenianie się chrześcijaństwa w całej krainie. Jeśli chcecie zobaczyć, jak Bretfalda wygląda i jak się w nią gra, to odsyłam was do mojego materiału, do którego linka zostawiam wam w opisie poniżej. Jeśli ktoś z was ma ochotę poszlajać się po lochach i poznać świat dungeon crawlerów, ale przerażają go tak ogromne pudła jak Gloomhaven, to wydawnictwo Albi ma dobrą wiadomość, bowiem kompaktowa wersja gry Gloomhaven, mowa tu o szczękach lwa, powróciła do sprzedaży i znajdziecie tę planszówkę ponownie w sklepach w ramach dodruku. Dwie księgi i 25 scenariuszy, które czekają na rozegranie, pozwolą wam poczuć klimat, dzięki któremu Gloomhaven zostało okrzyknięte najlepszą grą świata, przynajmniej według rankingu Board Game Geek. To wszystko w połączeniu z szybkim i wygodnym przygotowaniem tej gry daje zestaw idealny na rozpoczęcie przygody z dungeon crawlerami. Jeśli chcecie posłuchać nieco więcej o Szczękach Lwa, również odsyłam was do swojego materiału i jak zawsze wszelkie linki zostawiam wam w opisie pod tym odcinkiem Board News. Nowość dla miłośników karcianek, goblinów oraz uniwersum roleplayera wprost od wydawnictwa Thunderworks Games, które z końcem lutego tego roku zapowiada nową karcianą propozycję dla od 1 do 5 graczy. Wprawdzie nie ma jeszcze potwierdzenia polskiej wersji językowej od wydawnictwa Ogry Games, które to wydaje gry z uniwersum roleplayera, ale miejmy nadzieję, że takie potwierdzenie niebawem nastanie. Gra Goblin Wolves, bo o niej mowa, to strategiczna karciana propozycja z mechanizmem licytacji oraz układania kart. No i w trakcie rozgrywki będziemy licytować owe karty, aby zdobywać łupy z centralnego bloku celi, a następnie chowamy te łupy mądrze w swoim skarbcu, zdobywając narzędzia w oparciu o pozycję danych kart w naszym skarbcu.
Możemy również zdobywać koła zębate dzięki celom punktowym, które zmieniają się w każdej rundzie. Jeśli u kogoś z Was w żyłach płynie zamiast czerwonej zielona krew, jeśli chcecie dołączyć do bandy orków, to macie niepowtarzalną okazję, bowiem tuż po weekendzie 10 stycznia na Kickstarterze startuje kampania gry Orc Quest Warpath, a w ramach dodruku, a także najnowszego wielkiego pudła, czyli najnowszej części z tej serii Resurrection. I w ramach wsparcia kampanii czeka na Was, moi drodzy, prawie 1000 kart, nieomal 500 żetonów, niespełna 180 figurek, 44 kości i blisko 30 dwustronnych plansz. Orc Quest Warpath to kooperacyjna gra dla od 1 do 6 graczy, w której wcielamy się właśnie w tytułowych zielonoskórych orków, którzy wspólnie wyruszają na przygodę, aby uniknąć potencjalnej zagłady swojej rasy. Razem, wykorzystując pracę zespołową, unikalne umiejętności, będą starali się pokonać wroga i znaleźć źródło wszelkiego zła. Podczas całej przygody w tej grze możemy rozwijać swoje bronie, a pracując razem jako drużyna mamy oddawać hołd Bogu zła, zostawiając wszelkie ślady krwi i kości. W tej grze czeka na graczy 10 scenariuszy do rozegrania na dwustronnych, modułowych kafelkach, a w trakcie rozgrywki będziemy sprawdzać swoją skrytość, pracę zespołową i umiejętności orkowe przeciwko ludzkim szumowinom i być może jeszcze jakimś innym niespodziewanym gościom. Kto z Was lubi trailery? Mówię tutaj o dreszczowcach przeniesionych na planszę. Jeśli lubicie gry dedukcyjne, to mam dla Was propozycję od wydawnictwa Godot Games, które to jutro, w poniedziałek 9 stycznia, startuje z kickstarterową kampanią społeczno-dedukcyjnej gry dla od 4 do 8 graczy Among Cultists i zdecydowanie będziemy tam wśród tytułowych kultystów. W tej grze wcielamy się w badaczy, których zadaniem jest zdemaskowanie kultysty bądź kultystów lub też zebranie ksiąg, które rozmieszczone są po różnych pomieszczeniach kampusu uniwersyteckiego. Jeśli natomiast jesteśmy kultystą, to zależeć nam będzie na tym, aby zamordować jak najwięcej badaczy, a same morderstwa najlepiej przeprowadzać się w tajemnicy, aby nikt nie zorientował się, kto w tej grze jest żywy, a kto już jest duchem. Warto, abyście wiedzieli, że gra jest niezależna językowo, a Wy już teraz możecie pobrać instrukcję przetłumaczoną przez wydawcę na język polski. A teraz świetna wiadomość dla wszystkich miłośników gry Barasz, a konkretnie dla czekających na rozszerzenie do tej planszówki. Otóż afera na Nilu, bo o tym dodatku mówię, znajduje się obecnie w transporcie, a więc niebawem możemy spodziewać się jej premiery. W dodatku tym znajdziemy specjalną mapę przedstawiającą rzekę Nil i zawierającą nową mechanikę, czyli nawadnianie. Nil zasilany jest przez specjalne źródło, które dostarcza więcej wody niż źródło standardowe, dlatego też zbiorniki, przez które przepływa rzeka, otrzymują większą ilość wody. Afera na Nilu jest przeznaczona do rozgrywek od 2 do 4 graczy. Możecie ją również połączyć z dodatkiem Projekt Leakwater, dodając 3 nowe kafle zagranicznych zleceń i jedną prywatną inwestycję – stację pomp. Ta wiadomość do wydawnictwa Portal Games z pewnością wywoła uśmiech na twarzy wszystkich miłośników nieco cięższych gier euro, choć to lżejsza propozycja od Vitala Lacerdy zapowiedziana przez wydawnictwo Portal Games, czyli Bot Factory. Ta gra obecnie zmierza do śląskiego wydawcy, a więc niebawem będziemy mogli spodziewać się jej premiery. W Bot Factory przeniesiemy się więc do fabryki robotów, a naszym celem jest zbieranie projektów i części, a następnie składanie owych botów, realizując w ten sposób cele związane z zapotrzebowaniem i zwiększając wartość tworzonego robota. Gra wykorzystuje dokładnie ten sam mechanizm rozmieszczania pracowników, który być może znacie z gry Kanban, w którym kolejność tur jest ustalana przez pozycję pracowników na planszy. I z Kanbana pojawiła się tutaj również Sandra, czyli kierownik fabryki, która i tutaj przechadza się po różnych działach, nadzorując pracę graczy. Jeżeli po zagraniu w planszówki lubicie również czytać historię, wszakże niemalże każda planszówka jakąś historię opowiada, to mam dla Was całkiem ciekawą propozycję od wydawnictwa Cool Mini or Not, które to we współpracy z Fantasy Flight Games rozpoczęło właśnie przedsprzedaż serii komiksów. Dodatkowo owe komiksy dostępne są w promocyjnych pakietach przedpremierowo i obecnie możecie w ramach właśnie przedsprzedaży zamawiać pakiet 2 komiksów z uniwersum Twilight Imperium połączonych z jednym z androidem. Promocją również objęty jest zestaw 3 komiksów z uniwersum Zombicide,
połączony z Cthulhu Death May Die, ale również dostępny jest duży pakiet obejmujący aż 10 komiksów w zestawie i każdy komiks z ekskluzywną zawartością w postaci figurek przypisanych do danej planszówki. A teraz mam dwie zapowiedzi dla miłośników wykreślanek. Dwie gry z serii Roll and Write od naszego rodzimego twórcy, czyli od Radka Ignatowa, pojawią się na Kickstarterze i zaczynamy od tej, która z pewnością ucieszy miłośników kiciusiów, bowiem już w lutym, konkretnie z końcem lutego na Kickstarterze, wystartuje kampania wykreślanki, w której to wcielamy się w kocich włamywaczy i naszym zadaniem, naszym celem jest wykradanie skarbów z rezydencji maga, natomiast w trakcie rozgrywki będziemy musieli poruszać się jak najciszej, no i uważać na patrolujących willę strażników, a także na pułapki. Druga wykreślana propozycja to coś dla miłośników oczywiście turlania, kostek, wykreślania, a także kosmosu, ale to będzie taka wyprawa bez kosmitów i bez walk z nimi, czyli Space Alone, której kampania zaplanowana jest na maj tego roku. Miasto Gotham City ma wielu złoczyńców. W tej karcianej grze dla od 2 do 6 graczy, która została zapowiedziana przez niemieckiego wydawcę na marzec 2023, możecie wcielić się w jednego z nich i lepiej w tej grze unikać samego mrocznego rycerza, czyli Batmana. Chaos in Gotham City to karciana gra dla od 2 do 6 graczy, w której wcielamy się właśnie w złoczyńców i używając specjalnych kart staramy się wywołać jak największy tytułowy chaos i uniknąć spotkania z mrocznym obrońcą Gotham City, czyli z Batmanem. Cała rozgrywka trwa tyle rund, ilu jest graczy. Wygrywa gracz, który najmniej razy spotkał Batmana i ma największą liczbę punktów chaosu. A teraz wiadomość od polskich lisków, czyli od wydawnictwa Fox Games, które to na 25 stycznia zaplanowało premierę dwóch swoich gier. Jedna to Księga Czarów, w której to staniemy do pojedynków, będziemy zbierać niezwykłe przedmioty i pozyskiwać potężnych sprzymierzeńców, aby rozwijać swój czarodziejski kunszt. Natomiast druga planszówka to Nanga Parbat, w której to wybierzemy się na wysokogórską wyprawę i aby ta ekspedycja miała szansę powodzenia, będą potrzebni nam pomocnicy w postaci członków lokalnej społeczności. W tej grze przejmiemy ich rolę, aby pomóc wspinaczom szybko i bezpiecznie dotrzeć na szczyt. Kto z Was lubi ciężkie gry euro, z pewnością ucieszy się z zapowiedzi od wydawnictwa Capstone Games, które to informuje, iż na tegoroczne targi w Essen, czyli jesienią 2023, pojawi się najnowsza, jeszcze cięższa wersja uznawanej za w sumie jedną z najcięższych gier euro, Terra Mystica na sterydach, czyli The Age of Innovation. Pierwotnie premiera tej gry miała odbyć się w minionym roku, więc no tym bardziej trzymajmy kciuki, aby zapowiedź na jesień i premiera na tegoroczne Essen została przez wydawcę dotrzymana i aby nie było tak ciężko, jak zapowiada się, że będzie ciężka ta gra, bowiem jak informuje Capstone Games, pod względem złożoności zasad grze Terra Mystica na sterydach ma być najbliżej do gry Projekt Gaia, a więc no, zapowiada się naprawdę waga ciężka. Być może zaciekawi Was i spodoba Wam się nie tylko dzięki tym uroczym stworzeniom najnowsza propozycja od wydawnictwa Pika Games, która jeszcze tej wiosny, konkretnie 28 marca, wystartuje ze swoją kampanią na platformie Kickstarter, a która oferuje unikalny, jak twierdzi wydawca, system poruszania się po ów mroźnym królestwie. W grze Flow bowiem tylko naturalne kształty lodu i mórz są używane do określenia ruchu, więc nie musimy liczyć kwadratów na siatce. Dodatkowo będziemy mogli zbudować silnik poprzez podniesienie poziomu swojej postaci, ulepszenie swojej broni, zbudowanie nowych budynków i zdobycie potężnych, magicznych przedmiotów. Zastanawialiście się kiedyś, jak to jest być odkrywcą, zwiedzać piramidy, odnajdywać relikwie? W grze Odkrywcy będziecie mieli taką możliwość, a w kocich odkrywców będziecie mogli się już ścielić od 1 do 4 graczy od wieku 8 lat. W grze będziemy musieli uciec z piramidy, co nie będzie wcale prostym zadaniem, gdyż będziemy musieli zbudować 3 mechanizmy i pokonać mumię, która szerzy wyjścia. Podczas rozgrywki będziemy mieli do dyspozycji 3 akcje. Pierwszą z nich będzie odkrywanie. Podczas tej akcji będziemy mogli odrzucić kafelek z ręki, żeby dołożyć go do obszaru mapy i przemieścić się na niego. Jeżeli na takim kafelku nie będzie namalowanej pochodni, będziemy musieli dołożyć takową. Do dyspozycji mamy 5 na dzień dobry.
Kolejną akcją może być walka. Jeżeli na mapie mamy mumię, która jest obudzona, będziemy mogli odrzucić kafelek z ręki, żeby zadawać obrażenia mumii. Tyle, ile kafelek odrzucony miał wyjść, tyle kośćmi będziemy rzucać, żeby ją pokonywać. Kolejną akcją może być współpraca, która mówi nam, że możemy dobrać dwa kafelki i się przegrupować. Pamiętajcie, bardzo ważną rzeczą jest to, że kafelki, które macie na ręce, to jest wasze życie. Jeżeli takowo się skończy u jakiegokolwiek gracza, z automatu przegrywacie. Przegrać możecie jeszcze na jeden sposób, w chwili kiedy faraon dotrze do swojego sarkofagu. Wygrywacie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy uda wam się pokonać faraona i uciec z piramidy. Lupus to kooperacyjna gra planszowa, która skierowana jest dla dzieci od 7 roku życia, a zagracie w nią już od 1 do 5 osób. W grze wcielimy się w 4 wilczki, 2 młode, 2 dorosłe, które podczas pełni księżyca będą poszukiwać ducha Luposa, legendarnego wodza ich watahy. Podczas rozgrywki będziemy losowali z woreczka żetony, które zdefiniują, jaką akcję możemy wykonać. Jeżeli wylosujemy grzybka, pieniek albo skałę, będziemy mogli dowolnym wilczkiem poruszyć do tego pola, które właśnie ma ten sam symbol, co wyciągnięty żeton. Na takim polu możemy napotkać dodatkowy żeton, który może być bonusem albo pułapką. Oprócz żetonów w ruchu możemy z woreczka jeszcze wyciągnąć sowy, pająki, wiewiórkę i kąpiące się wilczki, które będą nam utrudniać rozgrywkę. A w przypadku sów będzie to odliczanie czasu do końca. Celem gry jest znalezienie 7 wilczych duchów, które będą pojawiać się w różnych miejscach na mapie, zanim skończy się noc, a ta skończy się w chwili, kiedy po raz czwarty zapełni się tor z sowami. The Game to kooperacyjna gra, w której będziemy układali karty na 2 stosy. Jeden będzie rosnący, drugi malejący. W grę zagramy od 2 do 5 osób, a w grę mogą już grać dzieci od 8 roku życia. W swojej turze gracz może zagrać jedną lub dwie karty, wykładając ją na odpowiedni stos. Zasadą tym, że jeden jest rosnący, drugi jest malejący. Zasadę tę możemy złamać w chwili, kiedy karta wierzchnia na danym stosie jest o tym samym kolorze, co kartę chcemy wyłożyć. Po swojej turze dobieramy tyle kart, żeby mieć zawsze dwie na ręce. W grze mamy drobne ułatwienie, które mówi nam, że możemy wymieniać się informacjami, nie ujawniając wartości karty. Przykładowo mogę powiedzieć, że mam wysoką szarą i średnią żółtą. Grę przegrywamy w chwili, kiedy ktoś z nas nie będzie mógł wyłożyć żadnej karty, a wygrywamy, kiedy cała talia zejdzie na odpowiednie stosy. Hejże, tu Michał. Dziś zaczniemy sobie od gry Roll and Write w formie Print and Play za 5 dolarków. Find the Source jest kooperacyjną grą od 1 do 3 graczy, dziejącą się w cyberpunkowej przyszłości, gdzie ludzkość musi walczyć o przetrwanie w świecie zdominowanym przez sztuczną inteligencję. Waszym zadaniem będzie odnalezienie ukrytego w mieście głównego źródła AI i zniszczenie go. W trakcie swojej tury rzucacie kostkami, a następnie wybieracie jedną z nich. Ilość oczek określi, ile akcji możecie wykonać, ale uważajcie, jeżeli zdecydujecie się na tę o większej wartości, sztuczna inteligencja urośnie w siłę, a kiedy jej wartość dotrze do końca toru, przegracie. Z kolei decydując się na słabszą kość, dostaniecie możliwość ulepszania swoich umiejętności. W grze znajdziecie 3 różne mapy, które rozegrane po kolei stworzą kampanię, a jeżeli nie jesteście przekonani do drukowania na własną rękę, możecie wesprzeć gotowy produkt. Czas na to macie do 12 stycznia. Jeżeli jesteś mistrzem gry, który zamiast zabijać swoich graczy po prostu wysyłając na nich hordy krwiożerczych potworów, woli obserwować, jak powoli przepalają im się zwoje mózgowe, powinieneś zerknąć na podręcznik Locked Lairs and the Puzzles That Keep Them. Znajdziesz w nim ponad 50 zagadek wraz z rozwiązaniami. Wszystkie są podzielone według stopni trudności, typów lokacji, do których się nadają, a nawet sugerowanych klas postaci, które powinny się z nimi zmagać. Każda z łamigłówek jest szczegółowo opisana wraz z krótkim wstępem, który możesz przeczytać graczom, kiedy dotrą do danego miejsca, oraz wskazówkami, jak daną zagadkę poprowadzić w trakcie gry. Podręcznik możesz zakupić w wersji PDF lub fizycznej, a czas na to masz do 26 stycznia. To tyle na dziś, dzięki i do następnego! Wraz z nowym rokiem rozpoczynają się również planszowe wydarzenia. No i na jedno takie duże wydarzenie, a konkretnie najdłuższy w Polsce konwent dotyczący gier planszowych i karcianych w Lublinie, was serdecznie zapraszam. Rozpoczyna się on 14 stycznia i trwać będzie aż do 26, więc myślę, że w tym czasie możecie się załapać. A Boardmania jak zawsze oferuje wam przeogromną wypożyczalnię gier planszowych, która w tym roku będzie podzielona na strefę
Junior ze specjalnymi grami rodzinnymi dla tych młodszych graczy, jak również z propozycjami dla zaawansowanych fanów planszówek. A zatem 11. edycja Board Money Festiwalu Gier Planszowych i Karcianych startuje 14 stycznia w Lublinie i organizatorzy zapraszają Was serdecznie do Centrum Spotkań Kultur właśnie w tym mieście. Już za 2 tygodnie, 21 stycznia, możecie wybrać się do Chorzowa na Stadion Śląski, gdzie odbędzie się kolejna, 23. już edycja PortalConu. I jak to w zwyczaju Portal Games bywa, właśnie na PortalConie poznacie najnowsze zapowiedzi, plany wydawnicze tego wydawcy, ale będziecie mogli spodziewać się również spotkań z twórcami, influencerami, konkursów, quizów. Natomiast jeśli się wybieracie na PortalCon, to warto, abyście wiedzieli, że bilety są już na wyczerpaniu. Paniu, więc kto jeszcze nie nabył, to najwyższa pora się tym zająć. To tyle z naszej strony na dzisiaj. Jak zawsze życzę Wam super niedzieli i równie dobrego planszowego tygodnia. Zapraszam na materiały, które pojawią się po weekendzie. No i mam nadzieję, że widzimy się w następną niedzielę w kolejnym odcinku Board News. Tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia. So where